Cześć, tu Ernest. Fortnite właśnie ogłosiło kolejny turniej, podczas którego będzie można znowu wygrać darmowy zestaw skinów. Ale niestety jest mały haczyk. Tak jak poprzednie turnieje o skiny, turniej, o którym wam zaraz powiem, został przygotowany tylko dla pewnej części graczy. Ale po kolei. Okej, 15 i 16 lutego odbędą się turnieje Fortnite na trybie solo. 15 lutego, w moje urodziny, odbędzie się turniej o zestaw skinów. Podobnie jak w turnieju sprzed kilku dni, nagrody będą rozdawane używając procentów. 50% najlepszych graczy otrzyma graffiti Take Cover. 25% najlepszych graczy otrzyma zbierak Wild Accent. 5% najlepszych graczy i tylko 5% otrzyma ubiór Tango. Trudniej będzie zdobyć najcenniejszą nagrodę, czyli ubiór postaci. 16 lutego za to rozpocznie się druga runda tego turnieju, ale do wygrania będą prawdziwe pieniądze. Pula nagród to aż 1 milion dolarów. Okej, więc jeśli chodzi o nagrody pieniężne, to każdy region ma swoje. Posłuchajcie tego. W Europie można zdobyć aż 200 dolarów za nawet 1500 miejsce. Za pierwsze miejsce jest 3000 dolarów, za drugie 2300 i tak dalej. Całą listę nagród widzicie teraz na ekranie. No i muszę to powiedzieć, nie ma powodu, aby nie brać udziału. A oto system punktacji w obu rundach. Na szczęście ten turniej odbędzie się w każdym regionie świata. To oznacza, że nie będzie trzeba zmieniać regionu na Oceanie czy Azję. Tym się nie przejmujcie. Mimo tego jest jeden haczyk. Ten turniej jest tylko dla graczy na konsoli PlayStation 4. Z tego powodu na przykład ja nie wezmę w nim udziału. No niestety, to duży minus, na przykład właśnie dla mnie. Ale tak czy siak to niesamowite, jak wiele darmowych rzeczy było i będzie jeszcze w tym sezonie. Tak, ten sezon będzie trwał w sumie 128 dni. To rekord. Ale Epic Games stara się zrekompensować nam tą nudę wieloma nagrodami. Poza tym, inne wymagania to przynajmniej 15 poziom konta i włączone dwuetapowe logowanie. Turniej, jak każde inne, pojawi się w zakładce Rywalizacja. W tej zakładce pojawią się dokładne informacje, kiedy się zacznie, mam tu na myśli godzinę, ilość punktów oraz meczów do zagrania, oraz kiedy już się zacznie, informacja o tym, w jakim procencie najlepszych graczy się jest. Na koniec krótka prezentacja skinów, które będą do odblokowania. I to w sumie tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy weźmiecie w nim udział. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w boksie bojowym.